Walcząc o rodzinę. Zaprasza ksiądz Łukasz Skoracki wraz z zaproszonymi gośćmi. Witamy w kolejnej audycji Walcząc o Rodzinę, Ania i Piotr. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Temat dzisiaj piękny, ale zarazem trudny: macierzyństwo i ojcostwo. Tak od razu, bo już słyszeliśmy ostatnio, że macie piątkę dzieci. Jak odnajdujecie się w tej roli mamy i taty? Ja odnajduję się bardzo dobrze. Od kilku lat jestem z dziećmi w domu. Zostawiłam na razie swoją pracę zawodową, odłożyłam ją na później. No i codziennie odnajduję się w roli matki, w roli żony. Sprawia mi to dużo radości. Myślę, że także dobrze się odnajduję w tej roli, chociaż nie ukrywam, że jest to chyba najtrudniejsza rola, jaką można w życiu, tak powiem w cudzysłowie, odegrać. Jest to rola, która sprawia zarówno wiele trudności, jak przede wszystkim wiele radości. Dlatego zadałem pytanie, że nie jak czujecie się jako rodzice, tylko jako mama i tata, bo dzisiaj jest taka tendencja, nie wiem czy to europejska, jakby to nazwać, żeby zacierać takie granice między rodzicami. Wiadomo, czasem jest taka sytuacja, że ktoś musi wychowywać samotnie dzieci, ale dzisiaj próbuje się zatrzeć różnicę między ojcem i matką, nawet używając takiego nazewnictwa, że rodzic A, rodzic B, żeby nikt tam się nie poczuł obrażony albo wsadzony do jakiejś konkretnej roli. Co myślicie o takim właśnie takim pomieszaniu tych ról? Widzę, że matki teraz chcą być bardzo niezależne, próbują wszystko robić same. Uważam, że to nie jest takie do końca dobre, gdyż taki podział na matkę i ojca musi być. Są predyspozycje, które mamy, które nas dzielą, które dostaliśmy od Boga. Kobieta jest stworzona do trochę innych rzeczy niż mężczyzna, i lepiej odnajduje się w innych obowiązkach czy też w innej roli. I myślę, że tutaj takie zaznaczenie różnic między matką a ojcem jest bardzo ważne, i też trzeba pamiętać, że matka nigdy nie zastąpi ojca ani ojciec nigdy nie zastąpi matki. Także. Ja jestem zdania, i tak też robimy w naszym domu, żeby ten podział był wyraźny. Ja myślę, że ten postęp, ta taka pseudonowoczesność, w której żyjemy, wprowadza nas w taką pułapkę, że zacierają się tak naprawdę wartości, dla których żyjemy. Zaciera się wartość rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa. Próbujemy w dzisiejszych czasach bardziej oddawać się jakimś własnym pragnieniom, przyjemnościom, czerpaniem z życia. Rezygnując, czy też odkładając na dalszy tor, to, do czego powołał nas Pan Bóg, co jest naszym pierwszym powołaniem. Zacieranie różnic nie jest też dobre dlatego, że zarówno mąż, jak i żona powinni mieć przestrzeń, w której są doceniani, w której są niezastąpieni. Pokazywanie współmałżonkowi, że jestem w stanie wejść we wszystkim w jego rolę, daje takie poczucie drugiej stronie, że nikt nie jest niezastąpiony, a myślę, że każdy powinien mieć coś, w czym czuje się specjalistą. U nas w domu są takie sprawy, którymi ja w ogóle się nie zajmuję, gdyż wiem, że Piotrek po prostu poradzi sobie z nimi lepiej. Dobrze. Dzisiaj, przy określaniu ról, używa się takiego wyrazu, że to jest jakiś stereotyp, że kobieta ma, tak Ania wspomniała, jakąś rolę konkretną, mężczyzna inną rolę, że można by to wymieniać. Jakbyście tak mogli, tylko zarysować tak mniej więcej, bo zaraz do szczegółów przejdziemy, jaki jest podział ról, jeżeli chodzi o ojcówstwo, macierzyństwo, podział ról wśród rodziców, jak to powinno mniej więcej funkcjonować. Jeśli chodzi o podział ról w rodzinie, to tak jak tutaj wspomniałam, powinniśmy to dopasowywać do swoich predyspozycji, czyli kobieta jest bardziej stworzona do tego, żeby opiekować się dziećmi, ma jakby większą empatię, bardziej potrafi się wczuć w emocje dziecka. Także taką rolę opiekuńczą bardziej tutaj przejmuje kobieta, tak ja uważam. I też takie, no myślę, rzeczy, które wymagają takiej estetyki w domu, czyli jakieś takie obowiązki domowe związane z tak zwanym ogarnianiem domu. Myślę, że to też lepiej wychodzi kobiecie, chociaż tutaj nie umiejąc nic mężczyzną, oni też super się odnajdują w tej roli. Natomiast, no w naszym domu tak to mniej więcej wygląda. Też no mężczyzna ze względu na to, jaki ma predyspozycję fizyczną, też bardziej jest stworzony do. Takich obowiązków bardziej siłowych, czy też, no wiadomo, kobieta nie będzie robiła takich ciężkich prac, bo tutaj mężczyzna lepiej się odnajdzie. Także myślę, że też w każdym domu to jest zależne od sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina. To też nie wolno tak generalizować. Trzeba dopasowywać to do, do sytuacji, jaka jest w danym domu, do tego, kto chodzi do pracy, kto jest na etacie, kto jest w domu, czy tych dzieci jest dużo, czy jest mało, czy można sobie pozwolić na to, że jest rzeczywiście taki podział ról, że ty masz to, a ty masz to. U nas to wygląda mniej więcej tak, że tych dzieci jest więcej, dlatego też kiedy... Piotrek jest w domu, to on w większości prac mi pomaga, bo jakby no nie jestem w stanie poradzić sobie z tym wszystkim sama. Także, tak jak wspomniałam, to jest wszystko bardzo indywidualne. Nie boisz się, że podpadniesz kobietom, które słuchają i nagle słyszą, że Ania mówi, że kobiety ogarniają dom i to jest wasze zadanie? Nie, nie boję się, bo jakby też nie krytykuję tutaj kobiet, które myślą inaczej. Każdy ma prawo do własnego zdania, i tak jak wspomniałam, to jest wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy od tego w jakiej sytuacji po prostu jesteśmy to jest moje zdanie nie krytykuję tego jak ktoś żyje inaczej tak bo akurat u was jest tak że ty jesteś w domu z dziećmi Piotrek pracuje są też domy takie gdzie kobieta pracuje i mężczyzna pracuje tak dzieci mają nie wiem, jakieś niańki i tak dalej jeszcze piotrek tak ogólnie jakbyś ty mógł ze swojej strony zobaczyć ten podział ról może trochę jak to u was wygląda między ojcem a, a mamą Mężczyzną a kobietą, może tak, bo to nie tylko chodzi o ojcostwo i macierzyństwo. Myślę, że nasze ludzkie uwarunkowania wprowadzają ten podział y, ról między kobietą a mężczyzną, że kobieta jest z natury stworzona bardziej do dawania takiego ciepła, miłości, otaczania troską, a mężczyzna powinien być tym silnym, który dba o bezpieczeństwo w każdej dziedzinie, zarówno fizycznej, materialnej, duchowej, żeby rodzinie, żonie, dzieciom nic się nie stało prowadzić też dobrą drogą. U nas tak to wygląda, że zawsze pragnęliśmy mieć jak już to wcześniej wspominaliśmy rodzinę wielodzietną. Ania troszczy się o nasz dom rodzinny, o to nasze ognisko domowe o dzieci, żeby było otoczone miłością, troską, niczego im nie brakowało, żeby dobrze się rozwijały. Ja jak najbardziej staram się Ani w tym pomagać. Natomiast też muszę dbać o to w zwykłej sferze takiej ludzkiej, tak żebyśmy mieli z czego się utrzymywać, żeby nam niczego nie brakowało. Ten podział ról jest bardzo ważny, to o czym wspomnieliście, ale chciałbym przejść teraz właśnie do tych szczegółów na temat samego ojcostwa. Tak sobie wynotowałem, użyłem takiego wyrazu charakter że ojciec nadaje charakter swoim dzieciom, ale też jakby całej rodzinie. To ojcostwo jest bardzo ważne. Tak, jak już wcześniej mówiłem, ojciec stoi, tak mówiąc, na straży rodziny. W kwestii wychowania chłopców kluczowym momentem jest taki wiek 4-5 lat, kiedy to ojciec powinien tak jakby sobie przejąć rolę wychowania dziecka, z tego względu, żeby ono odkryło taką swoją tożsamość płciową męską, żeby zaczynało odkrywać, na czym polega męskość, jakie są role mężczyzny w życiu. I jeśli synowi będzie brakowało... W rodzinie tego męskiego wzorca, ojcowskiego wzorca, to później w wieku dorastania będzie go szukało wśród innych rówieśników, chłopców, mężczyzn, i wtedy będzie dziecko miało problem rozeznawania swojej tożsamości płciowej. Też dodam, że ojciec, jako że jest właśnie takim bohaterem dla córek, jest, jest silny, jest takim wzorem dla nich. To też powinien mówić swoim córkom, swojej córce, że jest piękna, że jest wyjątkowa, żeby nic nie było w stanie złamać w przyszłości poczucia jej wartości. Jeżeli córka nie otrzyma tego od ojca, to wówczas może w przyszłości szukać tego u innych mężczyzn, przez co naraża się na różne niebezpieczeństwa. Także właśnie rola ojca jest bardzo ważna zarówno w stosunku do i do chłopców, jak tutaj wspomniał Piotrek. Ale też nie wolno zapominać o tym, żeby też otoczył opieką właśnie te córki, ponieważ ojciec jest dla nich takim bohaterem, wzorem, takim pierwszym mężczyzną, którego ta córka kocha. I ona też podświadomie szuka później w przyszłości męża na wzór właśnie swojego taty. Dlatego to jest naprawdę ogromnie ważne, żeby ojcowie o tym nie zapominali, żeby też ważyli słowa, które mówią do swoich dzieci. Żeby naprawdę nie mówić żadnych takich raniących rzeczy, bo to zostaje na długo, na długo w sercach tych dzieci. I też to, co jest bardzo ważne, a nie chcę zapomnieć, więc powiem teraz, nie wolno też rodzicom ignorować takich spraw dla nas błahych, z którymi dzieci przychodzą. Nie wiem, czy to jest na przykład popsuta zabawka, czy, czy jakiś inny problem w szkole. Często jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu, gdzieś mówimy później, tak? albo to jest nieważne, nie przejmuj się. Jeżeli będziemy w ten sposób postępować, nie będziemy wysłuchiwać naszych dzieci, nie będziemy rozwiązywać ich problemów, to jest duże prawdopodobieństwo, że te dzieci w okresie dorastania czy też w okresie dorosłym nie będą do nas przychodzić, bo będą nauczone tego, że my nie rozwiążemy ich problemów, że im nie pomożemy, i też albo będą się z tym borykać same, przez co jakieś problemy będą w nich narastać albo będą szukać pomocy gdzie indziej, u kogoś innego, czy pomagać sobie w inny sposób, tak, często właśnie bardzo niebezpieczny. Teoretycznie powiedzieliśmy, to pięknie brzmi, a jak to wygląda u Was? W jaki sposób, Piotrek, na przykład jesteś z tymi swoimi synami czy z córkami? Taka codzienność wasza, gdzie budujesz właśnie tą relację ojciec-syn, ojciec-córka. Kilka przykładów, jeżeli możemy poprosić. Wśród tego całego domowego zgiełku bardzo ważne jest poświęcanie czasu indywidualnie każdemu dziecku. Często zabieram ich ze sobą, żeby załatwić jakieś sprawy w urzędzie na zakupy, chłopców. Latem na ryby, wtedy widzę, że inaczej się zachowują niż w domu. Stają się tacy bardziej otwarci, bardziej rozmowni, mówią o rzeczach, których normalnie wśród reszty rodzeństwa by nie mówiły. Zadają pytania też, które bardzo często zaskakują swoją mądrością, głębią. Myślę, że to jest dosyć trudne, kiedy ma się piątkę dzieci, ale tak jak wspomniałeś, że chyba ważne jest, żeby znaleźć każdemu. Właśnie swój czas. Ja nawet byłem kiedyś w jednym domu, gdzie na ścianie wisiała taka kartka, tamte małżeństwo też ma czwórkę dzieci, i było napisane: każdy ma prawo, i tam był jakiś czas wypisany do tylu i tylu minut z mamą na osobności. No bo to jest ważne, mieć właśnie taką relację bardzo osobistą. Dobrze, więc bardzo dziękuję. Chociaż myślę, że to trudno jest wyczerpać w kilku zdaniach cały temat ojcostwa, że to jest jeszcze większa, jakby głębia, wiemy o tym, ale mamy tylko jedną audycję, którą możemy na to poświęcić. Teraz chciałbym przejść do macierzyństwa, bo rola ojca jest bardzo ważna i wiemy o tym, że jak brakuje ojca, no to później są te problemy, o których Piotrek wspominał. A jaka jest rola mamy właśnie w rodzinie? Jeżeli chodzi o macierzyństwo, to jakby definicja tego słowa zmieniła się u mnie na przestrzeni lat. Kiedyś myślałam, że to jest dość proste: po prostu kobieta rodzi dziecko i jest matką. Natomiast teraz widzę, że macierzyństwo to jest dla mnie taki synonim siły. Każda kobieta, która jest matką, musi wychodzić ponad swoje ograniczenia. Jest to takie codziennie wybieranie drugiego człowieka ponad inne rzeczy. Służenie dzieciom, służenie wszystkim właściwie w domu, niezależnie od tego, jak się czuję, czy mam dobry nastrój, czy nie, czy, czy chciałabym tego dnia na przykład poleżeć. No nie mogę tego zrobić, tylko po prostu jestem dla tych dzieci niezależnie od swojego stanu fizycznego czy też psychicznego. No i też to jest taka umiejętność rezygnacji. Ja też musiałam z wielu rzeczy zrezygnować, ze swoich planów zawodowych, ale nie odnajduję w tym smutku, tylko o to chodzi, żeby w macierzyństwie odnaleźć jakby taką swoją nową drogę, żeby odnaleźć swoje szczęście, swoje spełnienie. Też znam historię wielu kobiet, które właśnie, kiedy zostały matkami i nie mogły wrócić do, do pracy, nagle wróciły do marzeń, których wcześniej nie miały czasu zrealizować. Na przykład poszły na jakiś kurs szycia, i dzięki temu wykonują teraz pracę, o której zawsze marzyły, są szczęśliwe, a przy tym też wychowują dzieci. Także macierzyństwo często potrafi nam, w ogóle rodzicielstwo, potrafi też wskazać inne aspekty ważne, na które wcześniej nie mieliśmy czasu, których wcześniej też nie widzieliśmy. Rola matki to też pokazanie dzieciom, jak być dobrym człowiekiem, córce przede wszystkim, jak być dobrą żoną w przyszłości. Musimy też pamiętać o tym, że dzieci nas obserwują. Dlatego ważne jest to, abyśmy byli uważni na to właśnie, jak się zachowujemy, co mówimy. O tym też już mówiłam wcześniej, ale jakby powtarzam to, bo to jest naprawdę istotne. U nas w domu zdarza się, że dzieciaki no, niekiedy nie zachowują się tak, jakbyśmy chcieli. Czasem tak sobie stoję z boku i myślę, skąd takie zachowania u nich? No a niestety prawda jest taka, że oni takie zachowania widzą u nas. Dzieci są tak jakby takim naszym lustrem, i często widzimy w nich swoje odbicie. Także właśnie też macierzyństwo, ojcostwo, rodzicielstwo w ogóle jest taką naszą drogą do tego, żeby też się zmieniać. Bo dzięki konfrontacji właśnie z dzieckiem, które jest szczere, które nie udaje. My też przy nich nie udajemy, nie zakładamy żadnych masek, jesteśmy jacy jesteśmy. I oni mobilizują nas do tego, żeby się codziennie zmieniać. Dla nich chcemy się zmieniać. Nie wiem, czy potrafiłabym pracować nad swoim zachowaniem tak bardzo, nie będąc matką, gdybym większość czasu zajmowała się swoimi sprawami, tak jak to było kiedyś, jeszcze przed małżeństwem, głównie zabiegała się wówczas o, o, o swoje sprawy, o swoje rzeczy, o to, żeby gdzieś pojechać, coś zrobić, coś załatwić. Człowiek gdzieś tam kręcił się ciągle wokół tego. Od czasu, kiedy jestem żoną, kiedy jestem matką, kiedy Piotr jest ojcem, to myślenie skierowało się na inne osoby. I właśnie dzięki temu, że cały czas służymy drugiej osobie, Pracujemy też nad swoim zachowaniem, i myślę, że macierzyństwo, czy też ojcostwo, to jest wielki dar, chyba największy, jaki można dostać, i, i trzeba po prostu to dobrze wykorzystać. No właśnie, tak jak Ania mówiła, ojcostwo-macierzyństwo to nie jest praca od 7 do 15, to jest służba 24 godziny na dobę, która uczy nas wyzbywać się próżności, bo prawdziwe macierzyństwo, prawdziwe ojcostwo. Uczy nas odkrywać prawdziwe wartości w życiu, to co jest najważniejsze. Uczy nas też wrażliwości, empatii, wsłuchiwania się w potrzeby innych ludzi. Tak jak mówię, temat właśnie jest bardzo szeroki. Myślę, że też relacja między wami jest bardzo ważna dla dzieci. To, że dzieci widzą, jak się też do siebie odnosicie, jak rozmawiacie, czy się godzicie i tak dalej, to jest wszystko bardzo istotne. Ale czasem jest tak, że jednak mamy złe wzorce, swoje. Możemy czasem mieć zły wzorzec ze swojego domu i stajemy się ojcem, matką. Czy to musi mieć na nas aż tak wielki wpływ, że my jesteśmy tacy sami jak nasi rodzice? Czy jednak można to zmienić? Bo to jest takie pytanie już na koniec, jak uczyć się bycia dobrą matką i dobrym ojcem, nawet z taką czasem bardzo trudną przeszłością? Myślę, że ma to wpływ. Oczywiście, często, bardzo często przynosimy wzorce z domu do swojego domu, ale nie uważam, że jakby tutaj jest wtedy wszystko przekreślone, że te złe wzorce są przeniesione i nic z tym nie możemy zrobić. Właśnie nie. Wszystko zależy od nas, od tego, czy chcemy nad sobą pracować. Ja mam na przykład tak, że jeżeli były jakieś rzeczy, które mi się nie podobały w swoim domu. I też wiem, że dużo koleżanek, z którymi rozmawiam, też tak właśnie myśli podobnie. To myślę o tym, co mi się na przykład nie podobało, i pracuję nad tym, żeby u mnie było inaczej. Na szczęście mam tak, że większość tych rzeczy, które były u mnie w domu, były naprawdę dobre, piękne, i to też przenoszę do naszego domu. Ale, tak jak wspomniałam, tutaj należy po prostu trochę refleksji wnieść, zastanowienia, trochę pracy i, i, i po prostu myśleć o tym, co bym chciała przenieść, co bym chciała zmienić, jakby też można przypomnieć sobie, jak ja jako dziecko reagowałam na pewne rzeczy, że coś mi się podobało, czy czułam się wtedy szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, kiedy się bałam, kiedy się nie bałam. Jakby wczuć się, wrócić pamięcią do tego, kiedy się było dzieckiem, wczuć się w emocje własnego dziecka i, i jakby robić tak, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, żeby nie popełniać tych samych błędów. Ważne jest właśnie, żeby w porę dostrzec te złe zachowania. Żeby sobie uświadomić, że kurczę, przecież tak, tak robiła moja mama, tak robił mój tata, a wcale mi się to nie podobało. Żeby nie podchodzić do swoich zachowań bezrefleksyjnie, żeby przemyśleć to, dlaczego jestem zły, dlaczego ponosi mnie gniew, dlaczego szybko się irytuję. Żeby to w sobie przepracować i też nie, nie przerzucać tego na swoje dzieci, bo one później widząc, odczuwając te nasze zachowania... Będą to przenosić później na własne dzieci. I już teraz zupełnie ostatnie pytanie, dlatego że przecież jesteście ludźmi wierzącymi. Czy Pan Bóg pomaga w takim byciu ojcem czy matką? Bezapelacyjnie. Myślę, że wiara w Boga, wiara Jezusa Chrystusa jednoczy każde małżeństwo, każdą rodzinę. Gdyby nie wiara, to często po ludzku można by się poddać, rzucić rękawice na ziemię. Ja już nie daję rady, gdy są to bardzo trudne chwile. Wielkim wzorem, na pewno najważniejszym wzorem jest dla nas wszystkich Maryja, która była cicha pokorna, która nam pokazuje prawdziwą postawę rodzicielską matczyną. Tak jak tutaj Piotrek wspomniał o, o Maryi, która jest wzorem dla kobiet i ona nam pokazuje, jak być dobrą matką, to nie możemy też zapomnieć o świętym Józefie, który no, jest idealnym wzorem, jeżeli chodzi o ojcostwo. Święty Józef był cichy. Pokorny, ale też silny, waleczny, mądry. Myślę, że to są cechy, które każdy mąż, ojciec powinien mieć, i szczególnie w tym roku, kiedy to jest rok Świętego Józefa, małżonkowie powinni prosić Świętego Józefa o wszystkie łaski, o błogosławieństwo w rodzinie. Myślę, że niebo jest dla nas otwarte i w każdej trudności, którą mamy, powinniśmy wołać. Także w takiej sytuacjach, kiedy mamy jakieś właśnie słabości ze swoim charakterem, trudności w macierzyństwie, w ojcostwie, powinniśmy go mocno prosić o opiekę i o siłę. Myślę, że to jest idealny rok, by to robić i że nie powinniśmy o tym zapominać. Tak i myślę też, że w drugą stronę, kiedy ma się dobry obraz ojca swojego w domu, dobrą relację, to też to się przekłada na obraz ojca niebieskiego. Bardzo często tak jest, że kiedy ta relacja z Bogiem jest taka troszeczkę niepoukładana, to często właśnie wraca się do relacji ze swoim tatą, z mamą, i widać, że tam bardzo często są jakieś takie zaburzenia, coś tam jest nie tak. Więc te dwie relacje z Bogiem jako ojcem i z moim ojcem czy z mamą to się bardzo mocno wiąże. Temat na pewno niewyczerpany, ale poruszona bardzo ważna kwestia macierzyństwa i ojcostwa. Dziękuję Wam za to dzisiejsze nagranie. I do zobaczenia za miesiąc. Szczęść Boże. Szczęść, Szczęść. Boże. Walcząc o rodzinę.